Jakub zaś został sam i walczył z nim pewien mężczyzna aż do wzejścia zorzy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 32-24. Zwycięstwo przez porażkę. W Księdze Ozeasza 12:3 czytamy, że Jakub walczył z samym Bogiem. Jego tajemniczym przeciwnikiem był pewien mężczyzna. W pewnym sensie Jakub zmagał się z Bogiem od momentu, gdy słońce zaszło w czasie jego podróży do Padan Aram, jak czytamy to w pierwszej Księdze Mojżeszowej 28:11. Przechytrzył swojego brata, oszukał ojca, a w ciągu 20 lat znalazł godnego przeciwnika dla swoich przebiegłych planów w swoim teściu Labanie. Następnie gorączkowo próbował udobruchać Ezawa mnóstwem prezentów. Jakub walczył przez całą noc, a w rzeczywistości musiał pozwolić zwichnąć sobie biodra, aby w końcu jego przeciwnik przestał. Ten sam dotyk, który okaleczył jego biodro, przywrócił mu wiarę, bo mamy o tym napisane w drugim liście do Koryntian 10:3-5 i Hebrajczyków 12:11-13. Nie wypuścił walczącego z nim, dopóki nie otrzymał błogosławieństwa. Jakub przeszedł od zmagania się z Bogiem do przylgnięcia do Boga, od zmagania się we własnych siłach do poddania się we łzach i błaganiach, jak czytamy zresztą w Księdze Ozeasza 12:3-4. Jakie jest twoje imię? Zapytał walczący z nim mężczyzna. Poprzednim razem, gdy Jakub odpowiedział na takie pytanie, skłamał, mówiąc, że jest Ezawem. Czytamy o tym pierwsza Mojżeszowa 27:18-19. Złapano łapacza za pięty. Pozbawiony pewności siebie i wiary we własny spryt, przyznał się, że jest Jakubem. Błogosławieństwo wiązało się ze zmianą imienia. Walczący z Jakubem mężczyzna powiedział mu, że odtąd będzie się nazywał Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa 32:28. Jakub otrzymał zwycięstwo w swojej porażce. Wygrał przez przegraną i stał się silny w słabości. Drugi list do Koryntian 12:9-10. Zamiast walczyć przeciwko Bogu, był od tamtej pory Izraelem, co znaczy bojownik Boży. Gdy po tym szczególnym spotkaniu przekroczył rzekę Jabbok, wzeszło nad nim słońce, bo mamy to napisane w pierwszej Mojżeszowej 32:31. Rozpoczynał nowy rozdział w swoim życiu po tym, jak w końcu dowiedział się, że serce człowieka obmyśla swe drogi, ale Pan kieruje jego krokami. Przypowieści 16:9. Synowie Izraela nie jadają ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż dotknął Jakuba w staw biodrowy, w ścięgno, które się skurczyło. Pierwsza Mojżeszowa 32:32. Nie tylko ścięgno biodrowe Jakuba się skurczyło, ale również jego własne ego i wola, i jego doświadczenie było warte utykania. Jakub zaś został sam i walczył z nim pewien mężczyzna aż do wzejścia zorzy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 32:24.